Hej, witam wszystkich z tej strony Monkipeli. Zapraszam was do kolejnego gameplayu. Tym razem jest to znowu Call of Duty Advanced Warfare i zapraszam was do mojego kolejnego DNA przy pomocy broni Val, której używałem. Grałem tutaj z pączkiem bez formy, czyli pingwinem, tak? Na mapce Retreat w trybie dominacja i jest to tam... Nie jest to jakieś tam szybkie może DNA. Ale wiadomo, jest. To jest najważniejsze, że jest ogólnie. Do bala miałem tłumik, nie powiększone magazynki, tylko uchwyt bodajże i kolbę. Nie jestem pewien, ale albo uchwyt miałem ten ergonomiczny lub ten zwyczajny. To jak tam zobaczę, to napiszę wam klasy też pewnie w opisie. Trwałem tutaj to z jakieś niecałe 7 minut, ogólnie ten gameplay powinien trwać, ale go tam trochę skrócę, bo inaczej mój komputer, który jest taki nowoczesny, po prostu no nie wyrobi, po prostu siądzie mi, no wiadomo, komputer prawie 8 lat ma, no to nic dziwnego, żebym siadł. Nie, żartuję, ale ogólnie czym dłuższe filmiki robię, tym trochę gorzej i... W tym komentarzu, chciałem poruszyć temat teraz, który większość youtuberów też porusza. Chodzi o stronkę na Facebooku Newsy Polskiej Sceny FPS, którą z tego co wiem prowadzi Dziukens z naszego klanu, a także Stosik, jakiś jego znajomy. Po prostu chłopaki, naprawdę super sprawa z tą stronką. Nie trzeba nigdzie szukać, prawda? Wystarczy wejść sobie od 20, tam po 20, tak do 20:30 bodajże max. Wszystkie filmiki są, prawda? Są od Dziukensa, od Kromki, od... No prawda, tak samo jak nazwa mówi, Newsy Polskiej Sceny FPS, czyli prawda, z Battlefielda, z Koda, z CS-a, takie wszystkie właśnie gry FPS można tam znaleźć, od i tych większych komentatorów, a także tych mniejszych, prawda, mój filmik też tam się bodajże raz pojawił. I mam nadzieję, że pojawi się częściej. Nie, taki żarcik. A także chciałem w tym filmiku powiedzieć, że miałbym ochotę zrobić coś takiego, nie wiem, czy wam by się to spodobało. Może coś taki ala próbny live stream na Twitchu, bo no wiecie, nagrywam przez Share'a w konsoli PlayStation 4, czyli jedynie to właśnie miała dojść w patch, w aktualizacji tam 2.0 albo 2.02 właśnie miała wejść opcja, żeby na live'a robić od razu na YouTube'a czy coś w tym stylu, ale niestety można filmiki tylko z konsoli przesłać na YouTube. A streama mogę walnąć jedynie na Ustreamie albo na Twitchu, więc prawdopodobnie na Twitchu, bo mam już konto tam. Więc... ale to wszystko jest jeszcze... zobaczymy do ustalenia. Piszcie też w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. Chciałbym też wam podziękować za... miłe słowa, które... no miłe słowa i także, że tyle już wyświetleń uzbieraliśmy pod ostatnim filmikiem, czyli tam te live, moje pierwsze live DNA plus 70 streak, czyli tam 70 KD ja miałem Flawless i tam Luke napisał, że jest to chyba jedno z najwyższych w Polsce. Nie wydaje mi się, Luke, na pewno ktoś jakiś tam Pro Elo 320 kurna koksu wbił na pewno wyżej czy coś w tym stylu, tylko po prostu albo nie ma nagrywarki, albo coś. Bo mówię, no, przy pomocy jeszcze, jakbym rozumiał, jakbym jeszcze Gunstreaka czy coś, no ale no wiadomo, zobaczymy, pewnie niedługo też wyjdzie jakiś wyższy gameplay od kogoś, możliwe, że od Sosy prawdopodobnie. Sosa też nieźle widziałem, już tam trochę tych DNA ma, tam bodajże trzeciego wrzucił właśnie na kanał. Powiem wam też, że ostatnio byłem na streamie u Sos Superiori, tak? Nie wiem, czy on jest dalej w Doom Clanie. Tak, jest w Doom Clanie. Byłem właśnie ostatnio u niego na streamie na Twitchu, bo on tam streamuje właśnie. No i powiem wam, że nie ukrywa, że po prostu w tą grę się nie da tak naprawdę dobrze grać, bo inaczej nic się nie nagra. Kurna... Jeśli właśnie tak scena popstoperska ma się tak utrzymać, no to trzeba niestety coś takiego robić. Jest to też tam może
Niektóre osoby mogą powiedzieć, że nie fair, czy coś w tym stylu, ale wydaje mi się, że po prostu w starszych częściach koda, jak szukała nam do połączenia, czy coś w tym stylu, można powiedzieć, to tutaj jak na przykład do KD, to wiadomo, takie osoby właśnie jak takie Doom Clan, jak wchodziły w 6 czy coś, to po prostu też nie zostawali z ludźmi, którzy mieli po 2 KD, po 3 KD, tam nawet, tylko zostawali tak max do 1.5, podejrzewam, bo i niższe KD, i też właśnie tylko noobów szukali, więc nie widzę w tym tak naprawdę nic bardzo złego. Wiadomo, nie jest to aż tak naprawdę widowiskowe, chociaż powiem wam, że czym więcej osób tak robi, tym tak naprawdę nie wiadomo, z kim gramy, czy gramy z noobem, czy gramy z jakimś ogarniętym gościem. Dobra, ja tutaj widzę, że filmik powoli dobiega końca, została niecała minutka. Ja się w tym miejscu chyba już z wami pożegnam, zapraszam was do ocen i subskrypcji, do komentowania, lajkowania tego filmiku. Na razie, cześć, yo! A. We lost Alpha. Enemy has A. Charlie, secure. Manticore online. Friendly Manticore incoming. Securing A. Winning this fight.